Rozwiąż układ równań metodą podstawiania. Zaczniemy od uporządkowania obu równań, czyli od opuszczenia nawiasów. W pierwszym równaniu dostaniemy 2x. Nawias należy teraz pomnożyć przez minus 5, czyli mamy minus razy plus daje minus. 5 razy y, 5y. Minus razy plus daje minus. 5 razy 1, 5. To się równa minus 5. W drugim równaniu mamy minus x. Teraz nawias mnożymy przez 2 ze znakiem plus, czyli mamy 2 razy y jest plus 2y. 2 razy 2 plus 4 równa się 4. Doprowadźmy oba równania do takiej postaci, aby x i y znalazły się po jednej stronie, a liczby po drugiej stronie. Czyli z pierwszego dostaniemy 2x minus 5y. Minus 5 przenosimy na prawą stronę, czyli znajdzie się ze znakiem plus. Czyli będzie minus 5 plus 5, daje nam 0. A w drugim równaniu po lewej stronie zostaje nam minus x plus 2y. Czwórkę przeniesiemy na prawą stronę, czyli znajdzie się ze znakiem minus. 4 minus 4 daje nam 0. Ponieważ mamy ten układ rozwiązać metodą podstawiania, to z jednego z równań wyznaczamy albo x, albo y. Więc ja wybiorę równanie drugie i z tego równania drugiego wyznaczę sobie x. Czyli pierwsze równanie przepisujemy bez zmian. A w drugim równaniu, ponieważ tutaj x po lewej stronie jest ze znakiem minus, to ja przeniosę go na prawą stronę, czyli po lewej zostanie mi 2y równa się x. W ten sposób otrzymałam wzór na x. Wiemy, że x jest równy 2y. Czyli teraz do pierwszego równania zamiast x będziemy wstawiać 2y. Dostaniemy więc 2 razy, zamiast x wstawiamy 2y, czyli 2y i zostaje nam jeszcze minus 5y równa się 0. Drugie równanie przepisujemy bez zmian. Teraz możemy już wymnożyć, czyli mamy 2 razy 2y, to są 4y, minus 5y równa się 0. Drugie równanie możemy przepisać bez zmian. Czyli zostaje nam 4y minus 5y, to jest minus y równa się 0. Drugie równanie przepisujemy bez zmian. Aby pozbyć się minusa, obustronnie mnożymy przez minus 1. Dostajemy y równa się 0. Teraz jak już wiemy, że y równa się 0, to do drugiego równania zamiast y wstawiamy 0. Dostaniemy x równa się 2 razy i wstawiamy nasze 0. I dostajemy, że y jest zerem i x wynosi również 0. Rozwiązaniem jest para liczb x równe 0, y równe 0.